Okej, moi drodzy. Jesteśmy z powrotem. Od razu w grze. Od razu warka test tier 2. Jedziemy naszym super skut. Czemu on nie może jechać? A nie, dobra. Jedź gdzieś się tutaj. No fuck, to jest jakiś taki wąski ten. Znaczy górka jest, a on nie może jeździć po takich terenach dzikich. O, dobra. Dobra, wykręć na wprost. Okej. Okay. Kurde, jakie ma mocne działka. Dobra, kółek nie ma. Ale mnie rozwalili. Dobra. Myśmy tutaj pełno tych kostek musieli kupować, wiecie? Okej. I aktualnie jesteśmy na etapie wymiany kostek w naszym pojeździe, wiecie? Dobra. A tu? Okay. Nie mamy, dobra, koniec kostek. No i do bitwy. Do bitwy, tak musimy punkty zdobywać i ulepszać nasz statek. Patrzcie, kurde, jaki leci bombowiec. Nie lubię tej mapy strasznie, ona jest taka olbrzymia, kurde. Każdy się nie da wybierać, na jakich mapach chce się grać, to bym to na tej nie wybrał nigdy gry. Ja się chyba zablokował, co? No nie da rady go ruszyć. Sorry kolego, ale żeś se za niskie podwozie zrobił. Tam jest taki model statku, kurde, każdy takim lata, ja nie wiem, czy oni go dają ten, czy oni go dają jako, wiecie, w zestawie gotowych statków, czy co? Czemu każdy takim samym lata? Jeszcze mu koła rozwalimy.
No już nie mogę rozwalać, dobra, kurde, zginęłem. Ale dwóch pokonałem. Wychodzimy z tej bitwy. Mam pytanie, fabryka kluczy w swoim statku to... A ja wiem, że naciskam G, ale... Ja nie mam statków latających takich jak oni. Dlatego mnie to po prostu zastanawia, skąd oni wszyscy mają jeden model statku. Tier 2. Chyba, że tam jest gdzieś był sklep ze statkami. Nic nie trafia, powiedzcie mi. O fuck. Dobra, urwało mi koło i co teraz? Muszę to koło lepiej zabudować od góry. Ale wtedy działka mi nie sięgają. Wiecie? Tu sobie wyjadę może. Dam radę. Trochę daję na tym jednym kole nawet. Mówię, trochę głupio bez jednego koła, ale jednocześnie... No, przyjmujemy im punkt. Jedź, jedź pod tą górkę, so, kurde. Co z tym moim statkiem? Czemu nie chcę pod górkę jeździć? Jak działka dają, bardzo duży wpływ mają na to, jaki masz tier, bo te działka z im klocki nie mają. Jaki masz tier, z tego co zauważyłem właśnie. Zresztą no one są, to punkty jest liczone i ten i kurwa, i nie mów mi, że klocki dają tieru 1, a działka tieru 10, bo dają tier i klocki nic nie, prawie nie zmieniają, można dawać klocki na tierze pierwszym, można dawać klocki tieru drugiego i się nic nie zwiększa w ogóle ten CPU. Przecież na każdym module jest napisane ile zużywa. Dobra, w dupie, nie chce mi się self-destruct, będę się tu bujał i nudził. No dobra. I kolejna bitwa.
Są podwozie, ci się blokuje o ziemię, jak podjeżdżasz pod górkę. Kurde, Leszek, dzięki za informację, bo nie zauważyłem, że hamuje. Masakra. Ludzie, wy to macie czasem takie teksty, walicie, niektórzy. Jeszcze mi niech ktoś mi napisze, że mam tylko dwa koła. Mąziu podobno miał sprzęt z tieru 10 i na tierze 10, pierwszym grał, bo był zbugowany i tyle, a nie tam. Ten zresztą Bądził grał chyba rok temu, czy kiedy to. Tak jak mówię, jakiś błąd w grze był i on statkiem tieru 10 na tierze pierwszym był. Dobra, palić go. I tak już dobrze oderwał. Ale kurde, koleś się zwinął. Ledwo co Nohala wystawił zza górki. Jadę tam za nim. Dobra. No wjeb mi się jeszcze pod koło. No co za ty... Widzicie, każdy tutaj jest tak jak ja, półkolorowy, bo nie ma jeszcze na wszystkie klocki go nie stać. Ładnie żeśmy ich rozwalili. Co, dlaczego ich nie zabijasz? Zabijam, tych, których trzeba, zabijam. Jak któryś się buja, już leży na plecach, to go zostawiam. Niech go inni dobiją, a ja jadę na kolejny. Dobra, jeszcze raz wchodzimy do bazy. Jakiś donejcik przyszedł. Anonymous, 2 dolary. Dzięki, Anonymous. Kimkolwiek jesteś. Co się tak, Kasia, przyciągasz? Hejo. Hejo. Oj. Jasne, za niedługo będę niebieskie, a później będę różowe stawiał, no kurde. Zawsze się jakieś klocki stawia.
Dobra, suniemy naszym wozem. Fak, ale kurde, powiem wam, że ktoś tutaj walił z moździerza tatenzanami, czy z któryś z przeciwników tak przywalił? O fak, to czerwony strzela tutaj gdzieś. Pierdolę, to niech ktoś przejedzie przede mnie, czemu ja muszę zawsze jako pierwszy grać? Dobra, jakiś czołg jest przede mną. Niech zbiera pierwsze obrażenia. Ktoś za nami strzela chyba z moździerza tego takiego. Skąd on wali? No, wyjedź na górkę, żebym go też mógł strzelać. Dobra. Przejmujemy, co? Mi się wydaje, że te czołgi to są najlepsze. Czyli takie niziutkie po... O, fuck, jebany. Kto mnie trafia? A tu! Ten rzeczywiście może mieć z pierwszego tieru, wiecie, pobudowany statek. Strasznie mało dostaje. No i przegraliśmy. Spadł. Boom. Wiem właśnie, że mam słabe działka. Mogę zaraz kupić lepsze. Tu mam. To jest moje działko, to jest... Ono kosztuje 935, więc jeszcze musimy kilka bitew. No mogę teraz działka pokupać zamiast klocków. Dobra. Tamten kolej nie miał wcale statku z wysokotierowymi działkami. Przecież walił do mnie kilka razy i wcale mi nie zabijał jakoś specjalnie. Ale to jest Mordor. Boże, jak trudno takiego rozwalić, kurde.
będziemy przyjmować. Albo do naszego, jestem ostatnią nadzieją naszych. Wrócę się i zniszczę tego, co nam na bazie siedzi. Budują, budują, no ale co taki kolej zrobi? Widzieliście, co on miał, kurde. Jedno działko, jakieś krzywe. O fuck, ten mnie załatwił. A, to ty. No niestety. Chociaż my to chyba wygramy. Kurde, mogą poczekać, byśmy miał bonus za zwycięstwo. No bo jeszcze jedna bitwa. Na tym miał co? Miał jednego Raila na plecach. No nawet to się za długo ładuje, żeby ten, żeby on tym coś zrobił. Strzelam pojedynczymi seriami do wrogów na dalekim dystansie. No tu kurka, czasem coś zasłoni, czasem ten, to tak nie leci. Po prostu na przykład nasz team w ogóle ma jednego, na przykład tu widzicie, latającego, jakiegoś takiego, czy drugiego. Oni też powinni latać w powietrzu i tamtych strzelać do tamtych, nie? No i tamten już leży, nie? No i ten też leży. No i tak padają, bo to kurde gówniane mają te stateczki takie malutkie. Patrzcie, z jakiego gówna on ma zrobiony ten. To jest. To się cały rozsypuje. Dobra, tu jeszcze miałem tego, co był uszkodzony. Pięknie. Jeszcze coś by się tu znalazło. To się nie da z tych pierwszotierowych poskładać, on za szybko pada. Patrzcie, no i dostał i kurde. Coś próbował przycelować i dupa. Może zbuduj coś latającego, ja na razie nie chcę latać. Chciałbym na szczyt tieru się wbić i tam być kozakiem. Patrzcie na tego, jak jeździ. Jak on... Aha, bo on ma te hoovery, więc on może do góry nogami się bujać. No i wygraliśmy, wszyscy zniszczeni. No niby jest tak, że jak trafię w kierowcę, to cały pojazd eksploduje. Tylko że ja zazwyczaj próbuję trafić w kierowcę i trafiam i to wcale pojazd nie chce eksplodować. To jest najgorsze. Czekajcie. Czemu tak to dużo miejsca zajmuje?
Dobra, bitwę robimy. Jedne mamy SMG mocniejsze, ale trochę w głupim miejscu. No, klocki pod kierowcą trzeba zniszczyć, no to trudno. Aha, podspód strzelać. No tak, wtedy on jakby spada z tego krzesła i się rozpada, ale to nie takie proste jest. Naprawdę. Dobra, bitwę robimy. Może Factorio? Potem przecież Factorio było wcześniej, żeśmy przeszli demo, teraz by trzeba było pełną wersję kupić. Mamy jedno działko lepsze. Ono rzeczywiście wygląda na lepsze, nawet większe jest. I ono też trochę rzadziej będzie strzelać, bo to mniejsze strzelałem często. Teraz mogę już działka inwestować, bo sam pojazd jakby nie rozwala już się tak szybko, wiecie? O fuck, ale dostałem czapę. Tu był jeden, nie? Tak, zniknął mi. No to może tam ten latający był. Ale dostałem od kogoś. Nawet nie wiem od kogo. Dobra. No wyjdź bliżej do mnie jeszcze. Jebany, ale mi ucieka. A, już koła nie ma jednego. No i co teraz, kolego? Pięknie. Dobra, już czterech rozwaliłem. Czy jakiś tam jest? Jeszcze zostało. Ciągle jest tych dwóch, więc ten jeden musi być gdzieś obok punktu. Przed chwilą na nim siedział, nie? Więc jak się on się schował? Chyba, że on lata. Kurde, leżą na plecach, czy co? Nic, trzeba im przejąć. Myślę, że powinniśmy jechać przejąć już. O, jest przed nami. A to kurde, nie ten, fuck. Dobra. Team Victory, 5 killi, zajebiście. Ta gra się, społeczność o to zadbała. Jaka gra się? Okej.
Dobra. Mam już dwa działka takie, chociaż powiem wam, że nie wiem, czy bym tego nie przemontował tutaj jednak. Mamy już dwa mocniejsze działka. Myślę, że teraz będziemy kosić. Aha, czekajcie, nie. 3 minutki przerwy, 5 minutes break. Zaraz wracamy po przerwie i idziemy do bitwy. Przerwa reklamowa. Bo to akurat pora. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Przypominam, dwa działka już na bokach wiszą. Powinno być o wiele lepiej teraz. Boku zajeżdżam znów. Oh fuck. No, wryłem się, za dużo ich już było. Wiecie? Trochę przesadziłem jednak teraz. Bo wleciałem na kilku i walili do mnie z każdej strony. Aha,
Czyli, a dobra, to już wiem, o co chodzi. O fuck, dobra. Trochę mi się ten, gra mi się zawiesiła. Tak to niestety jest w tym Robocrafcie moim, że on się co jakiś czas zawiesza i później trzeba do niego wchodzić z powrotem i to nie jest takie proste. Bo ja teraz będę chciał wejść, a on mi powie, że on mnie nie chce na serwerze i tak w kółko. To z tym środkowym przyciskiem myszy to jest dobra. Że mogę sobie klonować te... O, zajebiście. No niestety, ta naprawa mnie bardzo drogo kosztowała. Dlatego idziemy do kolejnej bitwy. No po prostu nie mogę tak wjeżdżać, wiecie. Lepiej, żeby się na kim skupili, a ich rozwalę, niż żeby na mnie wszystko poszło. Koła mógłbym też lepsze kupić, bo te czerwone koła całkiem mocne są, wiecie, trudno je rozwalić. Nie byłoby tak jak teraz, że ktoś mi wali jakąś salwą, jest wysoka i mi koła odpadają. I tu koleś, mały samochodzik z jednym działkiem. No ale co on zrobi? Moim zdaniem gówno zrobi takim, naprawdę. Koła to mu zaraz rozwalą i będzie pograne. Będzie wisiał w miejscu, będzie stał sobie. Gdzieś niby podjechał, tak? Będzie kampił z górki. No już jednego takiego widzieliśmy, co kampił z górki. Kurde, dostał czapę i po prostu zszedł w sekundę. O jebany, dobra, schowałem się. Ktoś do mnie strzela z tego. Nalot mi ktoś tu robi. Kurde, rozwalili mnie, ach. Słabe to było z mojej strony, myślałem, że on gdzie indziej siedzi, chciałem go wysadzić od spodu, a zacząłem walić, a coś okazało, że on jeszcze niżej siedzi, co za typ. I znów cała kasa pójdzie na ten, na naprawy. Dobra, ile to kółko w ogóle kosztuje lepszego tieru? Czy ja w ogóle go nie mam wynalezionego? Mam tu kółko i teraz tak. ...658. Można to kupić, wiecie? I zrobimy tak, movement. Dobra, i mamy lepsze koło na przodzie. I co, a jednak ten mały, a to nie był mały. No mój przeciwnik działka rozwalał, a ja chciałem podkopać pod nim, wiecie. Bo widziałem, że te działka są na mocnych cubach poustawione, ja bym ich tak nie wyrypał. Od razu. Spokojnie, spokojnie. Patrzcie, jakie mam przednie koło już teraz. Świetne i wytrzymałe. Od razu lepiej się jeździ. Czuję to.
Dobra. Fak, przywaliłem. Oni chyba bokami pojechali, wiecie? Dobra. Powiem wam, że chyba mi pół statku odpadło już. Jak to w ogóle jeszcze lata? I że to strzelać cokolwiek może. Jeszcze w ogóle koleś stoi w tym świetle. Ktoś do nas strzela, tylko nie wiem skąd. Tu. Dobra, wygraliśmy to. No ładnie, 500 żeśmy zarobili. Statek nierozwalony. Możemy kupić sobie jeszcze jedno to kółko takie. A nie możemy, bo nas nie stać. Dobra. Jeszcze jedna walka. Kurde, nie strzelam seriami. Strzelam pojedynczo, przecież trafiam go. O co wam chodzi? Zjechałem typa. 80% napsów mu zjechałem. Ale tam klocek jedzie. Kurde, ile działek ma na sobie. No ale łatwo go trafić, bo wystaje z nad ziemi mocno. Widzicie to? Tu. Takiego bardzo łatwo rozwalić. Ten w ogóle upadł na ziemię. Chyba zapomniał sobie hooverów zamontować. Ja tak walę, patrzcie, tak. No to kurde, zmniejsza się przecież ten celownik, nie? Co mi gadacie, że ja muszę seriami strzelać, jak strzelam seriami? Ich od boku zajadę. Mam nadzieję, że jest ścieżka do nich. A nie jakaś taka, że kurde, piętro niżej albo coś. Tysiąc hapsów dostał, no. No. 1400 jedna seria. To mój, fuck, a ja do niego napieprzam, czy jestem fizyczny?
Ten nie był ze mną taki sam. Wydawało mi się, że kurde ze mną był taki. Dokładnie ta sama konstrukcja. Tam jeszcze jeden został. Dobra, patrzcie, jakie tu są rodzaje. Na przykład jest taki, też taki klocek jak mój, tu też taki, też taki. Mój jest po prostu odchudzony, ja bym mógł klockiem zabudować, ale mój jest odchudzony mocno. I tyle. No nie daltonista, tylko się pomyliłem. Dobra, no teraz już mogę sobie pozwolić na tego, na to koło drugie. No i tyle. I mam już koła, mam już porobione. Więc zajebiście. Okej, i do bitwy. Teraz kół już nie rozwalą. Są połowa twoich działek nie strzela. Te dolne przy kółkach trafiają w twój pancerz. To nie jest do końca tak, bo jak strzelam do góry, to strzelają do góry, nie? To nie wiem, to... Mówię. Jak strzelam w prawo, to te z lewej nie trafiają, jak strzelam w lewo, to te, no to jest taka konstrukcja. Ja wam pokażę, jak tu strzelam, to rzeczywiście, ale jak... Tu już strzelam dalej, nie? To już trafiają. Nie, jak przed siebie strzelam, to już trafiają normalnie, więc bez przesady, że nie trafiają. Kurde, strzelają po mnie i to ostro. Dobra. Jeszcze mi trochę działek zostało, powiem wam, jeszcze żyję. Z której strony mi brać. Kurde, zniszczyli mnie do końca. Ale wygramy to chyba, wiecie? Bo my im przejmujemy punkt. Ten ładny, patrzcie, zajebisty. Fajny był, podobał mi się. Kurde, ale ci jadą, ci co mnie rozwalili, tutaj już przyjeżdżają. Trzech zniszczyłem, jest dobrze. Dobra. Musimy wymieniać teraz działka na mocniejsze, wiecie?
Jest meczek? Jest. Górną by trzeba było wymienić białka. Szkoda, że nie mogę sobie zobaczyć, co mi po kolei padło, wiecie, bo bym wtedy wiedział, co najbardziej jest narażone na odpadanie, nie? Albo były statystyki, które klocki tracę najczęściej. Wiem, że można stare części sprzedać, ale chyba nie za dużo kosztują, wiecie. Ale murwałem ogon jednemu i drugiemu. Sam nie wiem, którego napieprzać. On mi ucieka. Tym głównym nie odlecisz, dobra. Czemu jeden kill? Kogo mi tam? Kto tam tego zabił? Myślałem, że dwóch zabiłem. Powiem wam, że ładnie się trzyma ten. Patrzcie, wszystkie działka sprawne. Koła, wszystko. Trochę mi pancerz obili. Ale też nie jakoś super mocno. Kiedy zmiana gry? A to 13.30 za jakieś 10 minut? Tam było około, nie? Kurde, nie zrobimy tego, bo nie stoją na punkcie wszyscy. Szkoda, mogliśmy to wygrać, kurde, było blisko. Czemu mi nie mogę się połączyć z serwerami Roboka? A to nie wiem, czemu mi nie możesz. Dobra, kupujemy kolejne działko. No i teraz tak. Środkowy klawisz myszy, tak? Ja mam to działko. Myślę, że je tu zamontuję. Tak, nie mogę. O kurde, to już jest tier 3 dział, pojazd się robi, dobra, to już nie mogę więcej dodawać, bo by z tier 3 walczył, to będzie po mnie. Dobra, wchodzimy do gry. Kolejna bitwa. Dodatkowe działko zamontowaliśmy po lewej stronie. I trochę na wzmocnionych kostkach daliśmy to po prawej. Jesteśmy już na szczycie tieru drugiego. Dobra, powinniśmy prawą stroną jechać, bo z lewej strony mocniej strzelamy. O fuck, przewróciłem typa. Aż się wkurzę. Sorry. To już jeden z nas jest wyeliminowany.
Dogrzebałem się do niego. Taki czołg zrobił, a jednak kurde, dogrzebałem się do źródła. Fak, całe działka mi padły, to mocniejsze. Dobra. Jedno działko mi zostało tylko z tych mocnych. Teraz muszę prawą stroną się obracać. Trzy kile już. Nie uciekaj mi, skarbie. Życie mam. Wracaj do mnie, królewiczu. Mam go. Już 7 kili. Gdzie jest reszta przeciwników, co? Pochowali się. Ludzie, 7 kili mam, a wy się czepiacie tego, jak ja strzelam. Możecie się ode mnie uczyć strzelać, no i tyle. Wam powiem, tyle w temacie, co? Dobra, jeszcze bitwę walimy jedną. Wiesz co, jeśli ktoś mi ostrzeli te działka, no to nie mam działek, no to wtedy koniec ze mną. Dobra, znów ta sama mapa, jedziemy prawą stroną. Tak jak wcześniej, to był dobry plan. Wam te dwa koła dużo mi oszczędzają punktów i moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bo no, jakbym miał 4 tak jak on, to bym miał mniej punktów na działkach. A tak mam motor. Mało kto. Nie widziałem, żeby ktoś robił takie motory. Jest tam koleś. No gówno, jak stary, jak będziesz tak strzelał, to wiesz. O kurde, mnie skasowali. No, to teraz powiem wam. Pokonali mnie. Za wszech się wbiłem. Skupiłem się na jednym, a coś się go nie dało za bardzo rozwalić. Nie chciał pęknąć, jak jeżyk taki. Dobra, zobaczmy, czy nas stać na jeszcze jedno działko. Stać nas. Dobra, i teraz robimy tak. Dobra, mamy odpowiedni tier i wchodzimy. Właściwie dwa moje małe działka są tak jak jedno duże. Różnica jest taka, i tak samo widzę z tego co widzę, to tyle samo kosztują. Różnica jest jednak taka, że duże jakby może jeden strzał oddać, czyli dwa razy częściej strzela, tak, niż małe. To jeszcze, że to będzie nasza ostatnia bitwa. Nie ma to jak wbijać się pomiędzy czterech. No tak, no jestem Dakuta, po ilu, między ilu mam się wbijać. Nie wiedziałem, że takie czołgi akurat na mnie wyjadą. Gdyby były trochę większe, to bym je wskroił. Pierwszy by padł i bym się na resztę przeniósł.
Ale niestety tak to wyglądało, że one nie były ten. Nie były to, nie były miętkie batony. No to już jest ta mapa taka większa. Dobra. Ktoś musi mieć gówniany ten, bo dostaje takie hity, kurde, zbiera, że masakra. O jebany, to się wbiłem. No to kurde, się wbiłem pomiędzy trzech czy czterech. Sorry, nie wiedziałem, że ich to tyle jest. Jeszcze raz spróbujemy, ostatni raz, a to jest już ostatnia bitwa, musimy wygrać. Musimy wygrać, a później zmiana gry. Dobra, już się tak nie wbijam, bo mnie po prostu zmielili. Jedziemy prawą stroną teraz. Ten w ogóle, po co mu koła, jak on lata? Nie rozumiem tego. Niektórzy to mają dziwne, te pojazdy. Te mocniejsze strzały są takie grubsze, widzicie? Ten laser mocniejszy, jak wali. Gin. No fuck. Kim kurde wielki był. Straszna strata czasu zabijać takiego typa. Mam nadzieję, że za to się więcej punktów dostaje. Jakaś taka świnia wielka. Tam jest jakiś, no. Dobra. Czy jeszcze ktoś jest? To chyba u góry, co? No właśnie. Ma 24% życia, ciekawe co to za mucha lata. To jest mucha. No dobra, zniszczył go. No i wygraliśmy, no i mówiłem wam, że się uda. Mówiłem wam, że się uda i będziemy mogli spokojnie, kurde, skończyć grę zwycięstwem. Widzicie? Najlepiej. Dobra, moi drodzy.